11 listopada wieczorem odbył się koncert jazzowy w Bazylice Świętogórskiej. Organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej, nazwali go zaduszkowym. Kolejny koncert w Bazylice Świętogórskiej znów przyniósł niespodziankę. Tym razem w barokowych murach zabrzmiała muzyka jazzowa w wykonaniu znanego już gostyńskiej publiczności Franka Parkera. Amerykański muzyk z zespołem gościł w marcu w kinie pod kopułą. Wtedy to Frank Parker przyjechał po raz pierwszy na koncerty grane pod własnym nazwiskiem. Oprócz utworów skomponowanych przez muzyków z zespołu Franka Parkera usłyszeć można było też dźwięki muzyki Krzysztofa Komedy, którego 40. rocznicę śmierci obchodzono w tym roku. Mimo iż Frank Parker z zespołem gościł w Gostyniu po raz drugi, chętnych do wysłuchania tego koncertu nie brakowało.